pragnę wielbić Cię, Panie, z całym stworzeniem. I w tej pieśni prosimy Cię, abyśmy byli tymi, na których objawienia oczekuje całe stworzenie, aby było z nas widać Jezusa, Jego blask. Tak pragnę wielbić Cię. Tak pragnę wielbić Cię, dobry Panie mój, tak pragnę wielbić Cię, bo Ty dajesz mi patrzeć w Twoją twarz i rozpoznać łaskę Twoją. Tak pragnę wielbić Cię, tak pragnę wielbić Cię, dobry Panie mój, tak pragnę wielbić Cię, bo Ty dajesz mi patrzeć w Twoją twarz i rozpoznać łaskę Twoją. Tak pragnę wielbić Cię. 149 pieśń. Tak i na niebie nucą Ci swą pieśń, ramiona polnych drzew niosą Twoją cześć, a ja śpiewam Ci, pragnę ręce swe do Ciebie wznieść. Na niebie nucą Ci swą wieść, ramiona polnych drzew niosą Twoją cześć, a ja śpiewam Ci, pragnę ręce swe do Ciebie wznieść. Tak pragnę wielbić Cię, dobry Panie mój, tak pragnę wielbić Cię, bo Ty Twoją twarz i rozpoznać łaskę Twoją. Tak pragnę wielbić Cię, tak pragnę wielbić Cię, dobry Panie mój, tak pragnę wielbić Cię, bo Ty dajesz mi patrzeć w Twoją twarz i rozpoznać łaskę Twoją. Tak pragnę wielbić Cię. Na niebie nucą Ci swą pieśń, ramiona polnych drzew niosą Twoją cześć, a ja śpiewam Ci, pragnę ręce swe do Ciebie wznieść. Ptaki na niebie nucą Ci swą pieśń, ramiona polnych drzew niosą Twoją cześć, a ja śpiewam Ci, pragnę ręce swe do Ciebie wznieść. Pragnę wielbić Cię, dobry Panie mój, tak pragnę wielbić Cię, bo Ty dajesz mi patrzeć w Twoją twarz i rozpoznać łaskę Twoją. Tak pragnę wielbić Cię, tak pragnę wielbić Cię, dobry Panie mój, tak pragnę wielbić Cię, bo Ty dajesz mi patrzeć w Twoją twarz i rozpoznać łaskę Twoją. Niosą Twoją cześć, a ja śpiewam Ci, pragnę ręce swe do Ciebie wznieść. Ptaki na niebie nucą Ci swą pieśń, ramiona polnych drzew niosą Twoją cześć, a ja śpiewam Ci, pragnę ręce swe do Ciebie. Ciebie wznieść.
prawdziwie jest czas i miejsce, aby oddać Bogu chwałę za Ciebie, za mnie, za naszych bliskich. Dziś jest czas, aby oddać Bogu chwałę za wszelkie dobro. Alleluja! Alleluja! Dziś jest czas, by oddać Bogu chwałę w tej świątyni, którą my jesteśmy sami. Otwórz serce, więc otwórz serce swe i zacznij wielbić Go. Jego chwała wnet wypełni miejsce Twe. Chwała, cześć, chwalimy Go. Chwała, cześć, chwalimy Go. Bóg przebywa w chwale. Bóg przebywa w chwale swego ludu. On pragnie, aby wzywać Jego imię. Więc otwórz serce swe i zacznij wielbić Go. Jego chwała wnet wypełni miejsce Go. Chwała, cześć, chwalimy Go. Chwała, cześć, chwalimy Go. Dziś jest czas. Dziś jest czas, by oddać Bogu chwałę. Tej świątyni, którą my jesteśmy sami. Więc otwórz serce swe i zacznij wielbić Go. Jego chwała wnet wypełni miejsce Twą. Chwała, cześć, chwalimy Go. Otwórz serce swe i zacznij wielbić Go. Jego chwała wnet wypełni miejsce Go. Chwała, cześć, chwalimy Go. Chwała, cześć, chwalimy Go. Chwała, cześć, chwała, cześć, chwalimy Go. Tak w sobie nadzieja ma. Z głębokości
Nakłoń swe ucho głośno, błagam Cię, bo jeśli zachowasz pamięć o grzechach, któż ostoi się? Alleluja, w Tobie cała nadzieja ma. Alleluja, alleluja, tak w Tobie nadzieja ma. Gdybym szedł przez ciemną dolinę, zła nie ulęknę, nie ulęknę się, bo wiem, że Ty, choć jest ciemno, zawsze jesteś ze mną. Alleluja, w Tobie cała nadzieja ma. Alleluja, alleluja, tak w Tobie nadzieja ma. Alleluja, na Tobie cała nadzieja ma. Alleluja. Better after lunch. Mam nadzieję, że nastroje wam się po obiedzie poprawiły. Not feeling too sleepy though. A nie jesteście za bardzo śpiący po jedzeniu? All right. This afternoon we're going to speak about I won't start like that. No, hang on. Excuse me. Przepraszam, zmiana planu. Okay. Pray with me. Pomódlcie się ze mną. Lord, give me a spirit of wisdom and revelation. Panie, daj mi ducha mądrości i namaszczenia. That what I hear and see and experience this afternoon. Aby to, co zobaczę, usłyszę i czego doświadczę dzisiejszego popołudnia. Will change the way I live for your glory. Przemieniło całe moje życie ku Twojej chwale. Amen. Amen. Please sit down. Proszę usiądźcie. Okay. What is the first call of a Christian? Jakie jest pierwsze powołanie chrześcijanina? Tell me. Powiedzcie mi. Holiness. Świętość. Love. Miłość. Preaching the gospel. Głoszenie Ewangelii. Any Christians over there? Jest tam jakiś chrześcijanin w tamtej części sali? Two. Dwóch machają. Okay. First call. Pierwsze powołanie chrześcijanina, najważniejsze. Radość, ktoś mówi. Posługa, służba innym. Słuchanie Pana. Te wszystkie rzeczy są absolutnie piękne i wszystkie są złymi odpowiedziami. Wszystkie to błędne odpowiedzi. The first call of a Christian. Pierwszym podstawowym powołaniem chrześcijanina is to receive and believe the love of God. Jest przyjąć i uwierzyć w miłość Bożą. All the other things are a fruit of the first thing. A wszystkie pozostałe rzeczy to owoce tej pierwszej. And guess what? I wyobraźcie sobie, the first thing has to remain the first thing. Że ta pierwsza rzecz zawsze musi pozostać pierwszą. The problem for many of us charismatics. Natomiast problemem dla nas wielu charyzmatyków is we come into the charismatic renewal because we know our need. Jest to, że przychodzimy do odnowy charyzmatycznej dlatego, że znamy naszą głęboką potrzebę. Then we get tanked up with the Holy Spirit. I potem przypinamy się do Ducha Świętego. And then we run off and do everything on what we received for some time. I przez jakiś czas wyskakujemy ze spotkania i działamy na podstawie tego, co na nim otrzymaliśmy.
And then instead of going back to keep receiving, ale zamiast powracać, żeby otrzymywać wciąż na nowo, we run out of Holy Spirit fuel and keep running in human fuel. To zaczynamy jechać na oparach Ducha Świętego i zaczynamy jechać na napędzie zwykłym ludzkim. And then we wonder why we're not seeing more supernatural activity of the Holy Spirit. I dziwimy się, dlaczego w naszym życiu nie widać jakiegoś ponadnaturalnego działania Ducha Świętego. The first call pierwszym powołaniem of every Christian każdego chrześcijanina is to receive and believe the love of God. Jest przyjąć i uwierzyć w Bożą miłość. And the first call remains the first call. I to pierwsze, najważniejsze powołanie zawsze pozostaje najważniejsze. You see, you don't have anything to give God except your need. Wiesz, że Bogu nie jesteś w stanie nic dać poza swoją potrzebą. All your gifts, wszystkie twoje dary, all your virtues, wszystkie twoje zalety i cnoty, they're all his accomplishments. To są jego osiągnięcia. He gave those to you. On je dał tobie. The only thing you give him is your poverty. A jedyne, co ty możesz dać jemu, to twoje ubóstwo. Your need. Twoja potrzeba. You know, nobody can go in front of God with a good work and say, there, you must love me now. Nikt nie jest w stanie stanąć przed Bogiem i powiedzieć tutaj jakiś swój dobry uczynek, pokazać mu, proszę, a teraz musisz mnie kochać. Albo na przykład w bramie ze świętym Piotrem się spotkać. Proszę bardzo, zobacz, tutaj są wszystkie moje dobre uczynki, to teraz mnie wpuść do nieba. Our works nasze uczynki are useless. Są bezużyteczne. The Bible doesn't tell us, Biblia nie mówi nam, that we are called to do our works. Że my mamy czynić dobre uczynki tylko. It says that we are called to do the works of the Holy Spirit that have been prepared for us. Natomiast że mamy wypełniać dzieła, które Duch Święty dla nas przygotował. In other words, I allow the Holy Spirit to do his work through me. Innymi słowy, pozwalam Duchowi Świętemu, aby on działał przeze mnie. And then because these works are done by the Holy Spirit, who is a divine person. A ponieważ te uczynki są czynione mocą Ducha Świętego, który jest osobą boską. Those works are worthy of a reward. To te uczynki są godne nagrody. My works are worthy of nothing. Moje uczynki są nic nie warte. God is utterly unimpressed with my works. Bóg pozostaje totalnie niewzruszony, patrząc na moje uczynki. But the Father is highly impressed with the works of the Holy Spirit. Natomiast Tata głęboko jest pod wrażeniem wszystkich dzieł Ducha Świętego. The genius of the saints. Geniusz świętych polegał na tym, is not how brilliant, not primarily. Nie polegał na tym, jak cudowni byli, how brilliant they were as founders, jak wspaniali byli jako założyciele, or evangelists, jako ewangelizatorzy, or teachers, albo nauczyciele, or people of compassion, albo ludzie pełni współczucia. The genius of the saints, geniusz świętych is that they understood, polegał na tym, że rozumieli, it was all about wszystko, o co chodzi. How deeply I will receive the work and love of God into my heart. Jak głęboko mają przyjąć Bożą miłość i Boże dzieło w siebie. And this is the great message of the saints. Wiecie, to jest główne przesłanie, jakie dają nam święci. It's about the courage, this incredible courage. Tu chodzi o niewiarygodną odwagę, seize your heart completely. Aby pozwolić Bogu, by całkowicie pochwycił twoje serce. And then the works, these are just beautiful flowers that grow out of a heart that is seized by God. A dobre dzieła to będą po prostu takie cudowne kwiaty, które będą wyrastały właśnie z tego nasienia, kiedy jesteś pochwycony przez Boga. So this afternoon, więc dzisiejszego popołudnia będziemy się modlić o więcej Ducha Świętego w nas. Now, you remember at Pentecost, pamiętacie Dzień Pięćdziesiątnicy? What were the apostles accused of being? Pamiętacie, o co oskarżono w Dzień Pięćdziesiątnicy apostołów? That they were drunk. Że się upili. Okay, I'm gonna pick a few people out. No to słuchajcie, poproszę, żeby tutaj wybiorę kilka sobie osób.
You two? Was dwoje. You three guys on the end. Trzech tych chłopaków na końcu rzędu. Wstańcie. Wstańcie i chodźcie. You stand up, father. Także ojca poproszę tutaj. You three women there. I trzy panie tutaj. Stand up. Wstańcie. And let's see who's hiding at the back. I zobaczymy, kto tam się jeszcze chowa po kątach z tyłu. Okay. All right. You two men next to each other. Dwóch panów, którzy siedzą obok siebie. Behind the guy in red. You two. Right. Za tym panem w czerwonej koszulce. Okay. No, not here. Oh, nie okay, tu. Here. Okay. Okay. Może być na scenie. Okay, proszę bardzo. Come. Zapraszam. Dobry pomysł. Okay. Now, you thought you were coming up here to do something sensible. Myślicie, że zaprosiłem was, żebyście coś sensownego tutaj na scenie zrobili, co? I want you to show the people. A ja chcę, żebyście pokazali ludziom. You can't hide behind the microphones, father. Za mikrofonem się ojciec nie schowa. Right, show the people what a drunken person looks like. A ja bym chciał, żebyście pokazali ludziom, jak wygląda człowiek pijany. Up you go. Zaczynamy. Come on. Come on. Panie też. Panie też. Sorry, that was. Is that it? I tyle? Okay, to ladies, ladies, you were very shy. So drogie panie, jesteście tak nieśmiałe, że zostaniecie zaproszone na środek. Now, the female version. I teraz to będzie damski występ. She's saying, I've never been drunk. A pani mówi, a ja to nigdy się nie upiłam. Okay. All right, so all together being drunk, please. A teraz wy wszyscy razem jeszcze raz odegrajcie osoby, które są pijane. All together. Wszyscy razem. Right, okay, okay, fine, fine. Dobrze, dobrze, wystarczy, wystarczy. Bo będą straty w ludziach. I have a feeling. Mam głębokie poczucie. Bardzo wam dziękuję. Bardzo wam dziękuję. Feeling they've done that before. Mam głębokie poczucie, że już kiedyś coś takiego odgrywali. They were just too good at that. Za dobrze im doszło, żeby to był debiut. Listen. Słuchajcie. When Peter and the apostles came out, kiedy Piotr i apostołowie wystąpili, they were accused of being drunk. Oskarżono ich o to, że byli upici. It wasn't because... It wasn't because they were speaking in tongues. Ale nie sądzę, że z tego powodu, że modlili się językami. Because they were speaking in languages the people could understand. Ponieważ mówili obcymi językami, które jednak obecni tam Żydzi zrozumieli. If somebody starts speaking to me in English, I don't automatically assume that they're drunk. Jeśli ktoś zaczyna do mnie mówić po angielsku, to nie zakładam automatycznie, że się upił. So it can't be that. Więc to nie mogło być to. They must have looked drunk. Musieli wyglądać jak pijani. They must have looked drunk. Musieli tak wyglądać. And I don't think it was this sort of drunk. I nie sądzę, żeby to było taki rodzaj bycia pijanym. You know, that's not drunk, that's just a little bit silly. To nie jest pijaństwo, to jest takie bycie troszkę głupawym. You know, when you've just had a little bit. Kiedy tak troszeczkę się wstawiłeś. No, they look drunk. A oni wyglądali na pijanych. And you know what we've done is we've taken the Bible. A wiecie, my bierzemy Biblię. And we've kind of sanitized it in our own image. I odsiewamy ją, przerabiamy na nasz własny obraz i podobieństwo. So when I was a boy, I remember having a picture book of Bible stories. Pamiętam, kiedy byłem małym chłopakiem, miałem taką Biblię pełną obrazków biblijnych. And there was a picture of Pentecost. I było tam też taki obrazek na temat Pięćdziesiątnicy. And there was Saint Peter with his crozier. I stoi tutaj Święty Piotr z tym swoim pastorałem i z mitrą na głowie. This is a Jew. To jest Żyd.
Right? Standing there on Pentecost. Stoi tam dzień Pięćdziesiątnicy. Looking very noble. Wygląda bardzo szlachetnie. And preaching to the Jews like this. I głosi do Żydów w taki sposób. Nothing could have been further from the truth. Wiecie co? Najbardziej odległo od prawdy, jak to tylko możliwe. That man does not look drunk. Ten człowiek nie wygląda na pijanego. It would have been better to have a picture like this. Myślę, że lepiej było mi mieć taki obrazek świętego Piotra. The point is, o co mi chodzi? That when you sanitize the text, kiedy ten tekst odsiewasz od treści, you close down the opportunities for you to have the same experiences because you're shutting them down. To zamykasz sobie możliwość doświadczenia czegoś takiego samego, dlatego że w jakiś sposób zmniejszasz The Holy Spirit wouldn't make people drunk. Duch Święty przecież by nie upił ludzi. That would be an offense to their dignity. To byłoby zniewagą dla ich godności ludzkiej. Whoever said the Holy Spirit was a respecter of your dignity? A kto kiedykolwiek powiedział, że Duch Święty szanuje twoją godność? When Paul was thrown on the floor and blinded, kiedy Święty Paweł został zrzucony na ziemię, oślepiony, the Holy Spirit didn't appear to him and say, to Duch Święty nie objawił mu się, nie powiedział. Now I'm very sorry for what's about to happen, Paul. Wiecie, bardzo przepraszam, Paweł, za to, co zaraz się wydarzy. And I want you to know beforehand that, you know, God the Father, Jesus and I, we do respect you. Chciałbym cię uprzedzić, że oczywiście Bóg, Ojciec, ja i Jezus Chrystus bardzo cię szanujemy. But really there's no other way, so do you mind? Ale nie ma innego wyjścia, więc jeśli nie masz nic przeciwko temu, to... He's not asking permission. On w ogóle nie pytał o pozwolenie. We have this idea of the Holy Spirit. Mamy takie idealne wyobrażenie Ducha Świętego. That he's very polite. Że jest bardzo uprzejmy. And that's why our prayer meetings are very polite. I dlatego my na naszych spotkaniach modlitewnych też staramy się być tacy uprzejmi. And there's not a lot going on. Ale tak Pan nie działa. You know, we sing the songs. My śpiewamy sobie pieśni. We have a nice time. Dobrze spędzamy czas razem. And people come and they say. Ludzie przychodzą i patrzą. Is that it? I tyle? I thought you're supposed to be living the Acts of the Apostles. A myśmy się spodziewali, że wy żyjecie jak w Dziejach Apostolskich. It's because we cleaned up the Bible in our own image. Dlatego, że tę Biblię sobie skleiliśmy na nasz własny obraz. We conformed the stories of the Bible to our experience. Dostosowaliśmy historie biblijne do naszych doświadczeń. Instead of having our lives conform to their experience. Zamiast dostosować nasze życie do ich doświadczeń. You with me? Rozumiecie? Does this sound dangerous? Czy to brzmi niebezpiecznie? I hope so. Mam nadzieję, że tak. If you say to me no, the Holy Spirit's not dangerous. Duch Święty nie jest wcale niebezpieczny. Fine. Then you're not getting it. To w takim razie nie dostaliście go. What's the point of having an undangerous Holy Spirit? Jaki byłby sens w posiadaniu niezbyt niebezpiecznego Ducha Świętego? That's like owning a pet. To tak jakbyśmy pieska mieli. I don't want a big dog. Nie chcę dużego psa albo lwa. I just want a little kitten. Takiego malutkiego kociaczka sobie kupię. I want a dangerous Holy Spirit. Ja chcę niebezpiecznego Ducha Świętego. I don't want a kitten. Nie koteczka. What can a kitten do when you can have a lion? A co kociaczek zrobi, jak tutaj stanę wobec lwa? If I meet a tiger, I don't want a kitten, I want a lion. Jeśli spotkam się z tygrysem oko w oko, to nie chcę koteczka mieć na smyczy, chcę mieć tutaj lwa obok siebie. You with me? Rozumiecie, o co chodzi? See, the receiving of the Holy Spirit is not a one-off. Przyjmowanie Ducha Świętego to nie jest jednorazowe doświadczenie. St. Paul says, "Do not get drunk on wine." Święty Paweł mówi, nie upijajcie się winem. Instead, ale be filled with the Spirit. Napełniajcie się Duchem Świętym. But this word "be filled" in the New Testament Greek. I to słowo napełniajcie się w Grece Nowego Testamentu actually means oznacza tak naprawdę go on being filled. Bycie nieustannie napełnianym. It's an ongoing, increasing experience. Więc to jest doświadczenie, które wciąż narasta i narasta coraz bardziej. I mean, look at our lady.
Popatrzcie na naszą Najświętszą Marię Pannę. At her immaculate conception, w czasie swojego niepokalanego poczęcia, she was the first human being since Eve, była pierwszą istotą na Ziemi od czasów Ewy, who was conceived sinless, która została poczęta bez grzechu. Sinless. Bezgrzeszna. How much Holy Spirit do you think was present? Jak myślicie, ile Ducha Świętego było conception? Obecnego w niepokalanym poczęciu? Little bit of Holy Spirit. Troszeczkę Ducha Świętego? How much Holy Spirit? Ile? Pokażcie. Tyle, tyle, tyle. Huge, huge Holy Spirit. Wielki Duch Święty był tam obecny. Huge Holy Spirit. Right. Then she lives all her young life. A potem Maryja przeżywa wszystkie swoje młode lata. Never once offending the Holy Spirit. Ani razu nie obrażając Ducha Świętego, nawet jeden raz nie. How full of the Holy Spirit do you think she is when she's 14 or 15? Jak myślicie, jak pełna Ducha Świętego musi być, kiedy ma 13-14 lat? She's absolutely. Myślę, że aż tak. Full. Pełna. Full. Pełna. With the Holy Spirit. Pełna Ducha Świętego. But it's not enough. Ale jeszcze nie wystarczyło. Then the angel Gabriel appears to her. Przychodzi anioł Gabriel, staje przed nią. And tells us she will conceive. I mówi, że pocznie syna. For the Holy Spirit will overshadow you. I Duch Święty stąpi na ciebie i osłoni cię. The only, no person in history had been overshadowed by the Holy Spirit. Nie było dotąd w historii osoby, na którą by stąpił i osłonił Duch Święty. Only the Ark of the Covenant had ever been overshadowed by the Holy Spirit. Jedynie Arka Przymierza była napełniona, była osłonięta Duchem Świętym, Jego obecnością. So Mary is so open to the Holy Spirit. A więc Maryja jest tak otwarta na Ducha Świętego. That God is made in her womb. Że Bóg rodzi się w jej łonie, poczyna się w jej łonie. And just think about that for a minute. Pomyślcie o tym przez chwilę. This isn't just the making of a child from nothing in her womb. To nie chodzi tylko o stworzenie dziecka z niczego w jej łonie. This is the making of the God-man. Ale chodzi o pojawienie się tam człowieka Boga w jej łonie. Z niczego. Z niczego powstał w jej łonie. How full of the Holy Spirit do you need to be? Jak pełny Ducha Świętego musi być taki człowiek, for that to take place. Żeby coś takiego mogło się wydarzyć w jego życiu. It's just incomprehensible. To jest nie do pojęcia naszym umysłem. Our brains just go like that. Nasz mózg po prostu się załamuje nad taką zagadką. So then here is Mary like this now. A więc Maryja tutaj stoi pełna. Just so full of the Holy Spirit. Już tak pełna Ducha Świętego. And then Pentecost comes along. Ale przychodzi dzień Pięćdziesiątnicy. And you can imagine the apostles and disciples talking to Mary. I wyobraźcie sobie, jak apostołowie i uczniowie mówią do Maryi. And that she's telling them, yeah, when the Holy Spirit came on me, it was like this. I Maryja im wyjaśnia, wiecie, kiedy Duch Święty stąpił na mnie, to było tak and i tak. Saying, and how do you respond when the Holy Spirit comes? Oni pytają, a jak trzeba odpowiedzieć, jak Duch Święty przychodzi? And she's giving them tips. No więc tak, daje im takie podpowiedzi, wskazówki. And they're getting excited. No to zaczynają się ekscytować. And the day gets closer. Ten dzień się zbliża coraz bardziej. And then in the morning of Pentecost, przychodzi poranek Pięćdziesiątnicy. Our lady says, nasza pani mówi. Okay, guys, it's the big day. Dobra, słuchajcie, chłopaki, to jest wielki dzień. You're gonna get the Holy Spirit today, otrzymacie dzisiaj Ducha Świętego. Like I did. Tak jak kiedyś ja. But, you know, I've already got the Holy Spirit. Ale wiecie, ja już Ducha Świętego dostałam. More than any human being who ever lived. Więcej niż jakakolwiek żywa istota na powierzchni Ziemi. So, you stay in the upper room. Więc wyjdziecie tam do pokoju na górze, tam zostajecie. Get the Holy Spirit. Przyjmujecie Ducha Świętego. I'll pop out and do a bit of shopping. A ja wyskoczę sobie na szybkie zakupy. And prepare a meal, so when you're finished, you can come down and we can celebrate with a nice meal together. I przygotuję wam dobrą kolację, więc jak już otrzymacie Ducha Świętego, to będziemy razem świętować przy kolacji. Is that what she did? Tak zrobiła. If you look at me like that. Jeśli patrzycie na mnie tak. To a question like that, odpowiadając na takie pytanie answer, i nie znacie odpowiedzi na to pytanie, to zaczynam się niepokoić. Is that what she did? Czy tak postępowała Maryja?
We're just going to pray for the healing of necks. Wiecie co, teraz pomodlimy się troszkę za ten sektor, o uzdrowienie szyi, żeby wam się poruszały. If you agree with me, jeśli się ze mną zgadzacie, nod your head and say yes. To kiwnijcie głową shake your head and say no. A jak się nie zgadzacie, to kręćcie głową na nie. All right. Is that what she did? Czy Maria tak zrobiła? Great. No, super. She didn't. You have the same Bible as me. I'm very relieved. To znaczy, że macie tę samą Biblię co ja. Ulżyło mi. She didn't do that. Ona tak nie zrobiła. She stood in the middle for more. Ona stała pośród nich, aby przyjąć więcej. Now what does she look like after Pentecost? To wiecie, jak wyglądała po pięćdziesiątnicy? There is always more. Zawsze jest więcej. There is always more. Bóg zawsze daje więcej. And Mary as the spouse of the Holy Spirit is a model of receptivity of the Spirit. A Maria jest oblubienicą Ducha Świętego. To jest nasz wzór przyjmowania Ducha Świętego. God wants to constantly be expanding our capacity, and this goes on into eternity. Bóg nieustannie poszerza naszą pojemność na Ducha Świętego. To będzie trwało aż do wieczności. Problem for us. Problemem naszym is that we've tried to domesticate the Holy Spirit. Jest, że próbowaliśmy oswoić Ducha Świętego. You know, we want a Holy Spirit that we can control. Chcielibyśmy takiego Ducha Świętego, którego byśmy mogli kontrolować. We say, you know, come Holy Spirit, do whatever you like. Mówimy: przyjdź Duchu Święty i rób cokolwiek tylko zechcesz. And then nothing happens. I nic się nie dzieje. Or what happens is quite boring. Albo to, co się dzieje, jest troszkę nudne. You know, it's because we've tamed the Holy Spirit. Dlatego, że ujarzmiliśmy Ducha Świętego. You know, we try to treat this is a bit like this. No, popatrzcie na to. This is a bit like the way we relate to the Holy Spirit. Okay? Troszkę to przypomina naszą relację z Duchem Świętym. Holy Spirit. Duchu Święty. Okay? Come Holy Spirit. Przyjdź Duchu Święty. Okay. Very, very good, but that's quite enough for now. Bardzo, bardzo dobre. No i na tyle wystarczy. This is the way we have treated the Holy Spirit. You can come into my little cup, into my little box, into my little size. W ten sposób zaczęliśmy traktować Ducha Świętego, że przyjdź, ale zmieść się w moje małe naczynko, moje malutkie pudełeczko, mój pojemniczek. And don't you dare break out of that. I niech ci do głowy nie wyjdzie stamtąd wyskoczyć. And if he tries doing something that's when he's a bit out of his place. A kiedy Duch Święty zaczyna wychodzić z tego miejsca i robić coś poza, we soon get hold of him. To szybko go bierzemy. Get back in there. I wracaj tam z powrotem. The Holy Spirit is a spirit of order. You've forgotten. Duch Święty jest duchem porządku. Zapomniałeś. What do you think? Get in. Right. That's it. Hey, good Holy Spirit. Dobry Duch Święty. Dobry Duch Święty. I have the Holy Spirit. Mam Ducha Świętego. The Holy Spirit's with me everywhere. Duch Święty towarzyszy mi wszędzie. We do everything together. Wszystko robimy razem. That's what it's like. A to tak naprawdę wygląda. Let me give you another image. Dam wam jeszcze inny obraz. Through our week. W ciągu naszego tygodnia. It's like we have the Holy Spirit. To kiedy mamy Ducha Świętego. Like a dog on a lead. Jak psa na smyczy. We go through our week. Przechodzimy przez kolejne dni tygodnia. And we're saying, sit. Mówimy: siad. Stand. Stój. Don't you show me up. Nie wprowadzaj mnie w zakłopotanie. Don't you do anything silly. The priest is here. Nie rób głupot. Ksiądz tu stoi. Don't you embarrass me at work. Uważaj, żebyś mi nie narobił wstydu w pracy. Don't do that there. Nie rób tego. I'm not cleaning up your mess. Ja nie będę po tobie sprzątał. Heel. Do nogi. Good boy. Dobry chłopak. Good Holy Spirit. Dobry Duch Święty. God bless you. Niech Bóg was błogosławi. God bless you. Niech Bóg was błogosławi. Behave. Zachowuj się.
Then we get to the door of the prayer meeting or the conference. Aż w końcu wkraczamy w drzwi na spotkanie modlitewne albo konferencję charyzmatyczną. And we say to the Holy Spirit, we're going into a charismatic conference now, a prayer meeting. I mówimy teraz do Ducha Świętego, idziemy na konferencję charyzmatyczną, na spotkanie, puszczamy go ze smyczy. Okay, boy, you can run around freely now. No, to teraz sobie możesz poszaleć. Oh, hallelujah, hallelujah. Shalabalabalalele, shalabalabalalele. Be healed, be healed. Bądź uzdrowiony, bądź uzdrowiony. Będę prorokował nad Tobą. Pan mówi teraz do mnie. Alleluja. I love you, I love you. Kocham Cię, kocham Cię. Shalabalabalalele. Okay, we've finished now. Come back here. Dobra, skończyliśmy. Wracaj tutaj. Okay. Behave. Zachowuj się. That's what it's like. Widzicie, tak wygląda nasze życie z Duchem Świętym. You're laughing because you know it's true. Śmiejecie się, bo wiecie, że to prawda. We see no power. Nie widzimy mocy. Because we accept the Holy Spirit on our terms. Ponieważ Ducha Świętego przyjęliśmy na naszych warunkach. It's not he who should be on our lead. It's we who should be on his lead. To nie on powinien być na naszej smyczy, to my powinniśmy być na jego smyczy. It's no wonder. Why would God give power to a person who hasn't given power to God? To dziwisz się, że Bóg nie daje mocy osobie, która jemu nie pozwala być mocą? Why would God trust you with his power? Dlaczego Bóg miałby ci zaufać i powierzyć swoją moc? If you want to be in charge. Jeśli to ty chcesz być za wszystko odpowiedzialny i głównodowodzącym. The people he trusts with his power are the people who let him be in charge. Niektórzy są ludzie, którzy są obdarzeni mocą, ale są inni, którzy mają nad nimi dowodzić. We have to make a decision. Musimy podjąć decyzję, którymi będziemy. Who's going to run my charismatic life? Kto będzie prowadził moje życie charyzmatyczne? Me? Ja? Or him? Czy on? Mnie? You see, he should be saying to me, sit, jump, fetch, run. Przecież to on powinien mi mówić, siad, idź, rzucaj się, aport. But the role is reversed. A my odwracamy tę rolę. You know, and for many of us, our excuses. Dla wielu z nas nasze wymówki. The Holy Spirit is the Spirit of order. Brzmią tak. Duch Święty jest duchem porządku. You know, the Holy Spirit is really a German. Wiecie, Duch Święty to jest taki Niemiec. You know, and we just do things. My grandfather was German. Wiecie, I can make that joke. Wiecie, mogę sobie pozwolić na ten żart, bo mój dziadek był Niemcem. You know, and we do things like this. Więc robimy wszystko tak pod linijkę. You know, can you imagine? If in your Sunday church. Wyobrażasz sobie, że w swoim kościele w niedzielę. You were praying in mass. Modlisz się na mszy. And fire came on your head. I nagle ogień spoczywa ci na głowie i pojawia się nad tobą. What would be the Pentecostal response to that? Jaka byłaby zielonoświątkowa odpowiedź na to? Oh God, more! Panie, więcej! What's the Catholic response? A katolicka odpowiedź na to? Oh my God, this is so embarrassing. O mój Boże, co za obciach. Oh my God, no, no. O nie, Panie, nie. Can the priest see? Czy ksiądz to nie, tego przypadkiem nie widzi? This is so embarrassing. Jakie to za kłopotliwe. This is what we'd be like. Tacy jesteśmy. See the power of God. God seizes us. His power comes on us, and we go like this. Oh. Kiedy moc Boża zstępuje na nas, Bóg nas pochwyci, a my robimy tak. I've seen people. The power of God came on them for tears. Men. Widziałem. You listening, men? Uwaga teraz do mężczyzn. Widziałem ludzi, the także mężczyzn. God, it came like this. Kiedy moc Boża zstępowała na nich. They were being, we're very open, yes, we're men, we're open. Oni uważali, tak, jesteśmy bardzo otwarci na ducha. We're brave,
We'll take whatever you got to give us, Holy Spirit. Panie, przyjmiemy, Duchu Święty, wszystko, cokolwiek nam dasz, bo tacy mężni jesteśmy. Come, Holy Spirit. Przejdź, Duchu Święty. And then a grace of tears comes. I przychodzi łaska łez. And it goes like this. I zaczyna to wyglądać tak. Praise the Lord. Chwała Panu. Praise the Lord. Chwała Panu. Oh, have you seen this one? A kiedy widziałeś może takiego? I've seen this. I saw this with a banker in England. Widziałem to kiedyś w Anglii. Now, so it's British. To jest brytyjska wspólnota. Pinstripe suit. Mają takie garnitury w różowe prążki. You know, very, very, you know, do everything the right way with good manners. Wszystko robią z dobrymi manierami i we właściwy sposób. Someone called down the Holy Spirit. Ktoś wzywał tam Ducha Świętego. And his gift of laughter went like this. A jego dar śmiechu wyglądał tak. So really, you will never get drunk like that. Nigdy nie upijesz się w taki sposób. Did you ever see a drunkard measuring out his vodka like that? Czy widziałeś kiedykolwiek pijaka, który by tak sobie wódkę odmierzał? That is not a commitment to drunkenness. Wiecie, w ten sposób się nie osiąga poziomu pijaństwa. If you're committed to being drunk, it's... Jeśli chcesz się upić, to w ten sposób pijesz. Isn't it? Prawda? Isn't it? You know, these drunk men, these drunkards, ci, którzy są pijani, they're willing to give up everything to be drunk. Byliby w stanie oddać wszystko, żeby móc się upić. They're willing to lose their, leave their families. Są gotowi stracić swoje rodziny. Leave their jobs. Zostawić pracę. Live in poverty. Żyć w ubóstwie. So that they can be permanently inebriated with alcohol. Tylko po to, żeby móc się nieustannie upijać alkoholem. Only one Christian in 500,000 is willing to give up so much to be inebriated with the Holy Spirit. Tylko jeden chrześcijanin spośród 500,000 jest gotów zostawić wszystko, żeby żyć dla Ducha Świętego i z Nim. Shame on us. Co za wstyd dla nas. They have more faith in drink than we have in God to give us joy. Więcej wiary w alkohol niż my mamy w Boga, który nam daje radość. Very funny. Once I was at a conference. To taki śmieszny przypadek. Kiedyś byłem na konferencję. We had a lot of holy water on the front of the stage for the ministry time. Mieliśmy dużo święconej wody przygotowanej na czas posługi. In bottles like this. W takich butelkach jak ta. With just a little cross on the top. I jeszcze tutaj był krzyżyk na nakrętce. And in the middle of the conference. W środku konferencji. An evangelical Protestant came up to preach. Ewangelicki protestant przyszedł, żeby głosić. And he was preaching his very, very Pentecostal way. I głosił w bardzo taki zielonoświątkowy sposób. And then he picked up one of the bottles of water and started drinking the water. He didn't know it was holy water. Złapał jedną butelkę wody święconej i zaczął pić, nie mając świadomości, że to jest woda święcona. He's now a Catholic. Obecnie jest katolikiem. I'm not saying it was all my holy water. Ale nie mówię, że cała zasługa tej mojej wody święconej w tym. But it is funny. Ale fajne, prawda? The problem with us is we us charismatics is we want to be a little bit drunk. Naszym problemem jako charyzmatyków jest to, że chcemy się tylko tak troszeczkę upić duchem, a nadal mieć kontrolę nad nim. Our lady and the apostles.
Nasza Pani i apostołowie przeszli przez doświadczenie krzyża. Apart from Mary, okay, she's a different case. Maryja jest innym przypadkiem. The apostles knew their need. Apostołowie znali swoją głęboką potrzebę. Problem for many of us charismatics. A dla nas problemem, dla nas wielu charyzmatyków. We have a patron saint. Jest to, mamy takiego świętego patrona. In the New Testament. W Nowym Testamencie. And here is one of his prayers. I to jest jedna z jego modlitw. Tu będzie cytat. This is a patron saint for the charismatics. A więc jest to patron święty patron charyzmatyków. I thank you, Lord. Dziękuję Ci, Panie, that I am a charismatic. Że jestem charyzmatykiem. I tithe. Ja daję dziesięcinę. I read my Bible. Czytam Biblię. I pray in tongues. Modlę się językami. I prophesy. I prorokuję też. And sometimes I even heal the sick. A czasami nawet uzdrawiam chorych. I thank you, Lord, that I'm not like this ordinary Catholic. Dziękuję Ci, Panie, że nie jestem jak ci zwykli niedzielni katolicy. You didn't clap so loud for that one. Wiecie co? Nie za głośno wam to klaskanie Because wyszło, it was about you. Dlatego, że wiecie, że to o was. The charismatic renewal should be the humblest of all the movements. Odnowa charyzmatyczna powinna być najpokorniejszym ze wszystkich ruchów. We say we don't have a founder, the Holy Spirit is the founder. Mówimy, że nie mamy swojego założyciela, bo Duch Święty jest naszym założycielem. And then we look down on the other movements and think we're better than they are. A potem patrzymy z pogardą na inne ruchy i myślimy, że jesteśmy lepsi niż oni. Well, that's the certain way to get demoted by God. That's the certain way to get demoted by God. Demoted. You know, if you have a high job, then your boss sacks you from that job, gives you a lower job. Dobra, to w ten sposób to jest najprostsza droga do tego, żeby Duch Święty wywalił nas z roboty. That's not the way into the anointing. To nie jest sposób życia w namaszczeniu. That's not the way into the privileges and the favor of the Lord. To nie jest życie w przywilejach i w łasce danej nam od Boga. We should be boasting of our weaknesses. Powinniśmy się chlubić tylko z naszych słabości. Look, we're like that. Patrzcie, my tacy jesteśmy. So how incredible is God? To jak wielki musi być nasz Bóg. Look how rubbish we are. Zobacz, jakim śmieciem jesteśmy, jakim It niczym. Must all be God. A to musi być Bóg, jeśli nam się takie rzeczy udają. The lowly inherit the glory. Pokorni są dziedzicami chwały. Psalm 18:12. Psalm 118. Before the glory. 18:20. Za. First must come humility. Pokora musi poprzedzać chwałę. There are two reasons that we're not getting all that we need. Są dwie przyczyny, dla których nie otrzymujemy tego, czego potrzebujemy. We think we're doing, we compare ourselves with others. Porównujemy się z innymi. And we think we're doing pretty well, thank you. I wydaje nam się, że całkiem nieźle nam idzie, dzięki. The church is lucky to have me. Kościół powinien być szczęśliwy, że mnie ma w swoich szeregach. You think that? Even if you're not owning up to it. Myślimy tak, nawet jeśli się do tego nie przyznajemy. What that does is it creates in us a self-satisfaction. A wiecie, to stwarza w nas takie poczucie bycia zadowolonym z tego, co And it jest. Gives me the illusion. I daje mi iluzję, złudzenie. That my need is only really that big. Że moja potrzeba jest tylko taka. Because my life's really good. Ponieważ moje życie jest całkiem niezłe. Jestem całkiem niezłym chrześcijaninem. Compared with the other people, they're pretty rubbish, really. W porównaniu z innymi. So my need, my felt need, is only for a little bit of kind of polishing up. Więc odczuwam taką niedużą potrzebę, tak, żeby Just a little bit of a tidy up. Trochę buty dopastować, trochę tutaj poprawić. I don't really feel I need a radical overhaul. Nie czuję, że potrzebuję radykalnej zmiany. And the problem is, A problemem jest, if that's the size
of your need, że jeśli tak jest rozmiar twojej potrzeby, that will determine the size of your prayer. To zdeterminuje to wielkość twojej modlitwy. And that in turn will decide the size of your answer. A to ostatecznie decyduje o wielkości odpowiedzi, jaką otrzymasz na modlitwę. Your need, your felt need, what you feel is your need. Potrzeba przez ciebie odczuwana, czyli taka, jaką czujesz. Determines the strength of your requests. Określa, jak mocno będziesz prosił. And the size of your requests. A rozmiar twoich próśb. Determines the size of your answers. Ogranicza rozmiar odpowiedzi. Now St. Augustine says. Święty Augustyn powiedział. That the more desire, the knowledge of my need and desire for God. Im więcej pragnienia, im większa potrzeba Boga. The more desire dilates the heart. Tym bardziej rozprzestrzenia się moje serce, ta potrzeba rozszerza mi serce. The more able we become to welcome God. I tym większa moja zdolność przyjmowania Boga. So we need to develop two things. A więc musimy w sobie rozwinąć dwie rzeczy. A greater knowledge of our sin and our need. Większe zrozumienie, doświadczenie swojego grzechu i swojej potrzeby. You want to develop a greater knowledge of your sin? Chcecie rozwinąć swoją świadomość grzechu? Just ask your husband or your wife. Zapytaj męża lub żonę. Before I go to confession, zanim idę do spowiedzi, I go and speak to my wife and my kids. Idę pogadać z moją żoną i z dziećmi. And I say, any suggestions? I mówię, macie jakieś sugestie co do grzechów? I actually do. I naprawdę mają. And I'm shocked at the things they say. Jestem zaszokowany tym, co mi odpowiadają. I don't do that. Nie, przecież ja tak nie robię, no co ty? Do I? Naprawdę? Teresa of Avila says. Teresa z Avila mówi. That self-knowledge. Że poznanie samego siebie. In humility. W pokorze. Is one of the absolute keys of progressing in the life, in the Holy Spirit, in the mystical life. Jest koniecznym kluczem, żeby wzrastać w doświadczeniu mistycznym w swoim życiu duchowym. How much do I know my need? A więc pierwsza sprawa to muszę, jak dobrze znam moją potrzebę. The second thing we need. Druga rzecz, której potrzebuję. Is a much greater expectant faith for an answer. To o wiele większa wiara, wiara oczekująca na odpowiedź. You know, if I think you're only going to give me £5, Father, when I ask you. Ojcze, jeśli spodziewam się, że jeśli cię poproszę o pożyczkę, to dasz mi tylko 5 funtów. I'm not going to ask you for 100. To nie poproszę cię o 100. But we are in a completely new season in the church now. My znajdujemy się w zupełnie nowej epoce kościoła. The miraculous, you don't know, the miraculous is multiplying all over the world at a rate I've never seen in the last 30 years or so of being in the renewal. It's completely changing gear. Bóg rozprzestrzenia swoje cuda także w odnowie charyzmatycznej na całym świecie w takim stopniu, jakiego nigdy wcześniej nie widziałem. In lots and lots of places. Huge numbers of people are moving in signs and wonders now, whereas in the past it was exceptional. Bardzo wielu ludzi na całym świecie obecnie czyni znaki i cuda w imię Jezusa, chociaż dawniej w dawnych czasach to były tylko wyjątki. All my team have seen miracles. Cała moja ekipa widziała cuda. Lame, blind, deaf, tumors. All my team have. Cała moja ekipa miała takie doświadczenie, że ludziom przywracany był wzrok, słuch, chromi chodzili. God is just giving more. Bóg daje więcej. It's as though we've been living in the desert in the renewal for the last 40 years. To tak jakbyśmy w odnowie żyli na pustyni przez ostatnich 40 lat. And in the last couple of years since 2014. A w ostatnich latach od 2014 roku. It's as though we crossed over into the land of the fulfillment of the promises. Wkroczyliśmy na ziemię obiecaną, pełną Bożych obietnic wobec nas. Now when Joshua crossed over. Kiedy Jozue tam wszedł. Things were possible once he put his foot on that land that weren't possible on that land. To co było możliwe w tej ziemi, w tamtej ziemi nie było możliwe. And we are in a season now, our feet have crossed, and we are in a dispensation which is entirely new. A my teraz wkroczyliśmy w tę epokę, w której to, co dotąd było niemożliwe, stało się możliwe. Zupełnie nowe rzeczy. God told me to write a prophetic article in 2009. W 2009 roku Bóg zaprosił mnie, żebym zapisał taki proroczy artykuł.
that in by 2014 the renewal would have crossed over into a new era. Że w 2014 roku odnowa charyzmatyczna wejdzie w nową erę, w nowy etap. The title of the article was Tytułem artykułu było Approaching the threshold of a new era. Przekraczając próg nowej epoki. Of a new season. Nowego czasu. Approaching the threshold of a new season. Przekraczając próg nowego czasu. That was in 2009. To było w 2009. Pope Benedict came to England in 2010. W 2010 papież Benedykt przyjechał do Anglii. And he prophesied. I prorokował. He said England and Europe. Powiedział Anglia i Europa. Is and listen, the same words. To te same słowa. Is approaching. Zbliża się. The threshold. Do progu. Of a new era. Nowego czasu. The same sentence. To samo zdanie. Just I used season, he used era. Ja uczyłem nowego czasu, a on użył nowej epoki, przepraszam. So I don't mind having my prophecies confirmed by the Pope. I can live with that. Nie mam nic przeciwko temu, żeby papież potwierdzał moje proroctwa. Jestem w stanie to znieść. But I want to say it because I can say it to you. Ale chcę wam to powiedzieć. I didn't mumble it in a prayer meeting. It's published. You can look it up. You can look up the dates. Nie wypowiedziałem tych słów tylko na spotkaniu modlitewnym. To jest, zostało opublikowane, więc to jest po prostu w mediach. This new season God I felt God told me. Mam wrażenie, że Bóg mi powiedział, że ten nowy czas would be characterized by three things. Będą charakteryzować trzy rzeczy. Humility. Pokora. Unity, jedność and faith for the miraculous. I wierność, wiara w cuda. In 2014. W 2014. By 2014. Do 2014 roku. So in 2013 the Pope was inaugurated. W 2013 była inauguracja nowego papieża. Yeah, thank you. Dziękuję za podpowiedź. At his inaugural mass. I w swojej mszy inauguracyjnej. The patriarch of Constantinople. Patriarcha Konstantynopola. Attended the inaugural mass of a Roman Catholic Pope. Uczestniczył w mszy inauguracyjnej katolickiego papieża. That had not happened for more than 900 years. Od ponad 900 lat takie wydarzenie nie miało miejsca w historii. 900 years. 900 lat. And the pictures of them kissing each other. I są zdjęcia ich dwóch obejmujących się, całujących się. Płakałem, jak to widziałem. And nearly nobody else even noticed. A prawie nikt inny tego nie zauważył, tego znaku. You have to understand. Musicie zrozumieć. That while there are some doctrinal issues with the Orthodox. Że chociaż mamy pewne doktrynalne różnice z prawosławnymi. The real problem for them. To prawdziwym problemem dla nich jest. Is the papal ministry. Jest posługa papieska. And here is the first among equals of the patriarchs. A tutaj jest ten patriarcha, pierwszy pośród równych. Attending the inaugural mass of a Roman Catholic Pope. Który przychodzi, żeby uczestniczyć w mszy inauguracyjnej katolickiego papieża. And then 2 years later. A dwa lata później. Pope Francis is meeting with Patriarch Kirill from Moscow. Papież Franciszek spotyka się z patriarchą Cyrylem w Moskwie. No Moscow patriarch has ever met with the Roman Catholic Pope in history, ever. A przecież w historii nigdy wcześniej żaden patriarcha Moskwy nie spotkał się z katolickim papieżem. Only God can do that. Tylko Bóg mógł to zrobić. And it is not just that. A nie tylko to. With the Anglicans. Wraz z Anglikanami. There is now a Catholic ecumenical community. Obecnie istnieje wspólnota katolicka, ekumeniczna wspólnota. It's a Catholic community with an ecumenical vocation. To jest katolicka wspólnota wśród powołania ekumenicznego. The Chemin-Neuf community. Wspólnota Chemin-Neuf. Was invited by the Archbishop of Canterbury. Ona została zaproszona przez arcybiskupa Canterbury. To come and live with him in his house. Aby zamieszkała z nim, razem z nim w jego domu.
Can you imagine if the Pope? Wyobrażacie sobie, żeby papież or one of your Polish cardinals, albo jeden z waszych polskich kardynałów invited an evangelical community, zaprosił jakąś wspólnotę ewangelicką, to come and live in the archbishop's palace, żeby zamieszkała z nim w kurii albo w pałacu biskupim? You can't really imagine that, can you? Nie jesteście sobie w stanie tego wyobrazić, this prawda? This is an incredible thing that is happening in unity. To jest coś niewiarygodnego właśnie w kwestii jedności, co się dzieje. And then in 2014, a w 2014 the Pope sent a little video, papież wydał takie wideo to some evangelical charismatics in the United States. Do ewangelickich charyzmatyków w Stanach Zjednoczonych. Who saw that video on YouTube? Czy ktoś z was widział kiedyś to wideo? He sent it via an Episcopalian bishop, who on was his personal friend. Przez biskupa episkopalnego, który jest jego przyjacielem. Tony Palmer. Tony'ego Palmera. And they showed this film of the Pope. I pokazał ten film papieża. To this 5 or 10,000 evangelical charismatics. 5 czy 10 tysiącom ewangelickich charyzmatyków. And their response was overwhelming. A ich odpowiedź była na to niesamowita. They just received it. Oni po prostu to przyjęli. And then they sent back a message of such honor and love to the Pope. A potem wysłali papieżowi przesłanie tak pełne szacunku i miłości. And within a few months, że w ciągu kilku miesięcy there was this first meeting, zostało zorganizowane pierwsze spotkanie with these large body, this group of about 14. This with the Pope met with this group about 14. Papież spotkał się z grupą około 14 evangelical charismatic leaders, ewangelickich charyzmatycznych liderów, who are top leaders in that stream. To byli naprawdę główni liderzy tego nurtu charyzmatycznego. Some of those people you would disapprove of. Niektórych z tych ludzi byście pewnie nie zaakceptowali. But the Pope is being like Jesus, he doesn't disapprove of people of goodwill. Ale papież jest jak Jezus, on nigdy nie odsyła ludzi dobrej woli. Some of those leaders now who've met with the Pope. Niektórzy z tych liderów, którzy wtedy spotkali się z papieżem, are saying, mówią publicly, publicznie, that the protest of Luther about grace, faith and works, że protest Lutra dotyczący wiary, uczynków, with the Catholic Church, jego problem z Kościołem katolickim, is now over. Już się skończył, jest nieaktualny. This is the greatest achievement of the devil was to split the body of Christ. Wiecie, największym osiągnięciem diabła było to, że podzielił ciało Chrystusa. And here is healing at the very root. A tutaj przychodzi uzdrowienie u samych korzeni. It's going to grow up into the church. I będzie wzrastało i rozprzestrzeniało się na cały Kościół. What it'll look like? I don't know. I'm not God. Jak będzie to wyglądało? Nie wiem. Ja Bogiem nie jestem. So this incredible in the year. A to jest niewiarygodne, że w ciągu jednego roku. By 2014, all these ecumenical things had happened that 5 years before no one could even imagine. Aż do 2014 tak wiele rzeczy, wydarzeń miało miejsce w kwestiach ekumenizmu, że nigdy w ciągu 5 wcześniejszych lat nawet nikt by sobie nie wyobrażał. In the same year, w tym samym roku, 2014, the charismatics met with Pope Francis. Charyzmatycy spotkali się z papieżem Franciszkiem w Rzymie. 50,000 of them. Było 50,000 ludzi tam. And he said to them. Powiedział im. You have asked me what I expect of you. Wy mnie pytacie, czego od was oczekuję. And he said this. On to powiedział. I expect you. Oczekuję od was. To take the baptism in the Holy Spirit. Abyście doświadczenie Chrztu Świętego. To every single Catholic. Zanieśli każdemu katolikowi. Przepraszam, doświadczenie Chrztu w Duchu Świętym. I expect you, oczekuję, żebyście, to take the baptism in the Spirit, doświadczenie Chrztu w Duchu Świętym, to every Catholic, zanieśli każdemu katolikowi. Listen, brothers and sisters, słuchajcie, bracia i siostry, revolution. To jest rewolucja. Up till now, aż do dzisiaj,
The charismatic renewal and the baptism in the Spirit. Odnowa charyzmatyczna i doświadczenie chrztu w Duchu Świętym. Was for those in the church who like that sort of thing. Było dla tych w kościele, którzy lubią takie rzeczy. Now it's been made. A teraz something for everybody. Ma to być dla wszystkich. The Pope has said. Papież mu powiedział. This is for all. Że to jest dla wszystkich. If the original members of the charismatic renewal in North America, jeśli ci pierwsi członkowie odnowy charyzmatycznej w północnej Ameryce in 1967, w 1967 roku, could have written a sentence they wanted a pope to say, mogliby zapisać takie zdanie, które chcieliby, żeby kiedyś papież wygłosił, in their wildest dreams, to w swoich najśmielszych marzeniach, that would have been the sentence. Tak by właśnie brzmiało to zdanie. The baptism in the Holy Spirit is normative for all Christians. Że chrzest w Duchu Świętym jest normą dla każdego chrześcijanina. That completely changes the status of what we're doing. To całkowicie zmienia status tego, co robimy. This is a new season. To jest nowy czas. We're in a new dispensation. Jesteśmy w nowej epoce. Bishops can't just say. Biskupi nie mogą powiedzieć. The baptism is it thing. Oh, that's if you like that. I don't like that. Nie, nie, mnie to chrzest w Duchu Świętym się nie podoba, to nie dla nas. So you, the Pope is saying. Ale papież powiedział, tak jest napisane. Do you disagree with the Pope? Czy nie zgadza się ksiądz biskup z papieżem? I'm just trying to be a good Catholic bishop. Księże biskupie, ja po prostu staram się być dobrym katolikiem. Albo ojcze. Or whatever. Albo cokolwiek. And the supernatural is multiplying in levels that it's unity. Ponadnaturalne doświadczenia narastają w ilości, jeżeli chodzi o jedność i o znaki i cuda. Humility is a bit difficult to measure. Wiecie, pokorę trochę trudno się mierzy. I used to think I was doing very well in humility. Dawniej mi się wydawało, że całkiem nieźle sobie radzę z pokorą. Then I got proud of my humility. A potem zacząłem być dumny ze swojej pokory. You think I'm joking? Myślicie, że żartuję? That actually happened to me. A tak naprawdę było. God help us. Panie, wybacz. Humility is like underwear. Pokora jest jak bielizna. Everybody needs it. Każdy jej potrzebuje. But you should never show it off. Ale nigdy się nie powinno jej pokazywać. Remember that. Zapamiętajcie to sobie. Okay. I know an organizer. I'm finished in 1 minute. Organizatorzy, kończę za minutę. And then we'll pray. I będziemy się modlić. I know an organization. Znam taką organizację. Who in the last few years która w ciągu ostatnich lat have been seeing the resurrections from the dead. Widziała wskrzeszenia z martwych. They've been seeing the regular multiplication of food. Widzieli regularny sposób cuda rozmnażania żywności, zabawek, and many other things. Wielu innych rzeczy. They're working with the desperately poor. Oni działają wśród bardzo biednych ludzi. Guess how many resurrections they've seen in the last few years? Wiecie, ile wskrzeszeń widzieli w ciągu ostatnich kilku lat? More than 400. Więcej niż 400. More than 400. Ponad 400. Let your brain make room for that. Niech wam się mózg poruszy od tego. More than 400 resurrections from the dead. Ponad 400 wskrzeszeń. My godson was sitting next to a boy. He went to Africa. Mój chrześniak siedział obok chłopca w Afryce, kiedy tam pojechaliśmy. And he sat next to a boy who'd been raised from the dead. Siedział obok chłopca, który został wskrzeszony z martwych. He said it was such a weird feeling. Powiedział, ale wiesz co, jak to się dziwnie czuło. I am sitting next to an awesome miracle. This is just unbelievable. Ja siedzę tutaj obok takiego cudu. To niewiarygodne. In the area where this organization works. W tym obszarze, na którym działa ta organizacja. When they arrived. Kiedy przyjechali tam.
the area, the state. To tamten obszar, stan was kraju, registered with the government as a Muslim state. Był zarejestrowany przez rząd jako stan muzułmański. Now, because of their successful evangelization with signs and wonders, obecnie z powodu ich ewangelizacji pełnej sukcesów dzięki znakom i cudom, the state is registered with the government as a Christian state. Rząd oznaczył ten stan jako stan katolicki, chrześcijański. Because they have seen mass conversions. Ponieważ widzieli niesamowite nawrócenia w wielkiej liczbie. With signs and wonders and proclamation. Dzięki znakom, cudom i głoszeniu. God is doing something new. Bóg robi coś nowego. I have three friends who have raised the dead. Mam trzech przyjaciół, którzy wskrzesili umarłych. What a ridiculous sentence to be able to say. Wiecie, jakie to jest dziwne zdanie, które wypowiadam? I have three friends who raised the dead. Mam takich trzech przyjaciół, którzy wskrzeszają umarłych. The Second Vatican Council says, drugi Sobór Watykański mówi, that we have to learn to read the signs of the times. Że mamy nauczyć się czytać znaki czasów. And reading the signs of the times isn't primarily, a czytanie znaków czasu nie oznacza przede wszystkim reading the bad things that are going on and interpreting that. Patrzenia na złe rzeczy, które się dzieją i interpretowania właśnie tego, co złego się dzieje. It is primarily reading what God is doing and getting on board with what God is doing. My przede wszystkim mamy odczytywać to, co Bóg robi i dołączać do tego, co On robi. So when we're praying for you for the Holy Spirit in a few minutes. Więc kiedy za kilka minut będziemy się modlić nad wami o Ducha Świętego. We're not praying for you to have just a little bit more of what you've already had. To nie będziemy się modlić o to, żebyście dostali ciut więcej niż dostaliście dotąd. When Joshua stepped over the Jordan, kiedy Jozue przeszedł przez Jordan, he didn't start exercising faith for more manna. To nie zaczął praktykować swojej wiary w inny sposób. He stepped into a cultural situation. On wkroczył w pewną sytuację kulturową, in which something of the fall had been reversed. Something of the fall had been reversed. W której jak gdyby zostało odwrócone doświadczenie upadku człowieka. At the fall, Adam had to work hard to harvest the land. Po upadku Adam musiał bardzo ciężko pracować, żeby uprawiać ziemię. God said that the land would fight him. I Bóg zapowiedział mu, że ziemia będzie walczyła przeciwko niemu. And he'd have to work by the sweat of his brow. Więc musiał naprawdę w pocie swojego czoła pracować nad ziemią, uprawiać rolę. When they stepped into Canaan, a kiedy oni weszli do Kanaanu, it was a land flowing with milk and honey. To była ziemia mlekiem i miodem płynąca. What does that actually mean? A co to oznacza? It means the milk was so abundant in the udders, it was dripping from the udders. There was so much. Oznacza, że kiedy że mleko było tak, mleka było tak duże, że aż kapało z wymiotu. The honey that's referred to in the Old Testament, miód, do którego odnosi się Stary Testament, was normally a syrup taken from figs. Normalnie był takim syropem, którym się ludzie karmili. Normally. Normalnie. So it means the figs were so full they were splitting and the honey was running out. A to oznacza, że te plastry były tak pełne, że ten miód aż wypływał. In other words, innymi słowy, what you had to strive and work and force and fight for in the past. To, na co w przeszłości trzeba się było ciężko napracować, nacharować. Now was coming in abundance with a different ease. Tutaj przychodzi z całkowitą łatwością, wielkiej obfitości. And I want to tell you, i chciałbym wam powiedzieć, that we are now over the threshold. Że my teraz przekraczamy ten próg. I am not the only person prophesying this. I have discovered this same prophecy being said all over the world by people who don't know me. Jestem jedyną osobą, która powiedziała to proroctwo. Na całym świecie są różne osoby, które powiedziały dokładnie to samo, chociaż w ogóle mnie nie znają. Like Joshua, things were possible then with a different ease that were impossible before. Tak jak Jozue, dla którego wiele rzeczy absolutnie było możliwych, chociaż wcześniej były kompletnie poza zasięgiem. Tak i dla nas. If you will dare to believe, jeśli odważysz się uwierzyć and you are faithful, i będziesz wierny, you will see in these next 5 years the fulfillment of what I am talking about. To zobaczysz w ciągu najbliższych 5 lat wypełnienie się tego, o czym mówię. You will look back
Spojrzysz wstecz and you will say, i powiesz, do you remember when Damien Stein said that and we wanted to believe him, but we didn't believe him really? Pamiętasz, jak Damian Stein to powiedział i chcieliśmy mu uwierzyć, ale tak naprawdę nie uwierzyliśmy? You will say, we never dreamed this was going to become possible. I powiesz, nawet nie śniło nam się, że to wszystko będzie możliwe. God is going to be a wave of the supernatural. Bóg zaleje nas falą ponadnaturalnych rzeczy. And not this kind of supernatural. Ale nie takich rzeczy ponadnaturalnych. Supernatural with ease. Ale ponadnaturalnych z łatwością, z lekkością. It's, brothers and sisters, I keep thanking God I was allowed to live to this moment in history. Bracia i siostry, ja dziękuję Bogu, że pozwolił mi dożyć tego miejsca, tego momentu w historii. My father, mój ojciec, jego ojciec, jego ojciec, jego ojciec, jego ojciec, never saw a miracle, not one in their lives. Nigdy w życiu nie widzieli ani jednego cudu. And we've seen 60,000 healings easily. A my co najmniej 60 tysięcy uzdrowień widzieliśmy. We are in a different time. Żyjemy w innym czasie. If you want to be part of that, jeśli chcesz być częścią tego, you have to have a bigger expectancy. To musisz mieć większe oczekiwania. We're not just blessing you to have a bit more of what you've already had. Nie będziemy was teraz błogosławić, żebyście dostali ciut więcej niż to, co już macie. But to be carried into being a sharer in this new season. Ale żeby Pan was przeniósł, abyście mogli mieć udział w tym nowym czasie. Do you want that? Chcecie tego? I know. Wiem. I know. Wiem, wiem. You see, with the Holy Spirit, widzicie, z Duchem Świętym, you have to know the timing. Musisz zawsze jeszcze orientować się w czasie. I want to say to you. Chciałbym wam powiedzieć. The Spirit of God comes with power. Że Bóg, że Duch Boży przychodzi z mocą. When he comes, a kiedy przychodzi, what would you let him do? To co pozwolisz mu zrobić? You see, because if you seize control of him when he's seizing control of you, ponieważ kiedy ty usiłujesz go kontrolować zanim, zamiast on kontrolować ciebie, you're shutting down your horizons. To zamykasz sobie, zwężasz sobie horyzonty. The saints, święci. Philip Neri used to roll around on the steps. Saint Philip Neri used to roll around on the steps of the cathedrals in Rome. Święty Filip Neri turlał się po schodach katedry bazyliki rzymskiej. Imagine that. Wyobraźcie to sobie. If you saw Father here. Gdybyś zobaczył ojca tutaj, który siedzi. Sorry, Father, you're in the front row. Przepraszam, ksiądz usiadł w pierwszym rzędzie. You are walking into one of the basilicas. Chodzicie do jednej z bazylik w Polsce. And there was Father rolling up and down the steps. I patrzycie, jak ten ksiądz tutaj turla się po schodach tej bazyliki. In his cassock. W swojej sutannie. People would think. Ludzie by pomyśleli. That must be a Pentecostal. A to chyba zielonoświątkowiec. That guy's mad. Somebody fetch a doctor. Nie, ten człowiek chyba jest szalony. To trzeba lekarza zawołać. This was the behavior of a Catholic saint. Tak, a tak zachowywali się katolicy święci. Katarzyna ze Sieny jest doktorem kościoła. And she knew laughter, a ona wiedziała, że śmiech as a form of prayer. Jest formą modlitwy. Some of the saints, niektórzy ze świętych, Catherine of Genoa, for example, na przykład Katarzyna z Genui, when the Spirit came on them, kiedy Duch Święty stępował na nich, she would laugh for 2 hours at a time. Kiedy Duch Święty na nią stąpił, przez dwie godziny zanosiła się od śmiechu. When Teresa of Avila started laughing with the joy of the Lord, kiedy Teresa z Avila zaczęła się śmiać radością pochodzącą od Pana, none of the sisters in their convent could stop laughing. They would all be falling about laughing. To żadna z sióstr w jej klasztorze nie mogła się temu oprzeć. Wszystkie padały na ziemię ze śmiechu. St. Alphonsus Liguori. Święty Alfons Liguori. For goodness sake. St. Alphonsus Liguori. Święty Alfons Liguori. The father of moral theology. Ojciec teologii moralnej. He says this. Mówi tak. Spiritual intoxication.
duchowe upicie się, spiritual drunkenness, duchowe zintoksykowanie się, causes the soul, powoduje, że dusza to break forth, wybucha in delirium, popada w delirium, with songs, pełne psalmów, and cries, wołań, okrzyków, and immoderate weeping, i nieopanowanego łkania, even leaping, a nawet skoków. When was the last time you saw a stained glass window of Alphonsus Liguori doing that? A kiedy widzieliście ostatni raz witraż świętego Alfonsa Liguori, który w ten sposób skacze? This is a seriously intelligent guy. A to był bardzo, bardzo inteligentny człowiek. Drunkenness. Upicie się. Tears. Łzy. Tears. Łzy. I know a Jesuit. Znam jezuitę. I know a Jesuit. Znam jezuitę. When he says the mass, który jak odprawia mszę świętą, he weeps so much, to płacze tak bardzo, that he has incredible difficulty finishing the mass. Że ma wielki problem z zakończeniem tej, z dokończeniem mszy świętej. And many times, i wiele razy, he's crying so immoderately, tak nieopanowany sposób płakał, that he can't even complete the mass. Że nie był w stanie skończyć mszy. What do you do with a man like that? Co byście zrobili z takim człowiekiem? Well, I'll tell you what the Catholic Church did with a man like that. Powiem wam, co Kościół katolicki zrobił z takim człowiekiem. It canonized him. Kanonizował go. Because that was St. Ignatius of Loyola. Bo to był święty Ignacy z Loyoli. Now, all I'm saying is, to co chcę wam powiedzieć. These people let God be God. To, że ci ludzie pozwolili Bogu być Bogiem. And because of that, a z tego powodu, their ministries were incredible. Ich posługa była niewiarygodna. Now we all meet God in different ways. A my spotykamy Boga na bardzo różny sposób. But it's not for us to edit the ways he touches us. Natomiast nie my będziemy określać sposób, w jaki on nas dotknie. So we're going to have just a quick announcement, więc and then we're going to start. Będą krótkie ogłoszenia. It looks like the Holy Spirit started already, i potem zaczynamy, a wydaje mi się, że Duch Święty już zaczął.